Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karl i zapraszam na kolejną część przygód w grze The Callisto Protocol, gdzie no, zmierzymy się z dalszą częścią koszmaru, chociaż będąc przy największym koszmarze, to okazuje się, że jest nim zapis gry. Byłem przekonany, że klikając tutaj w tej maszynie, kupując tam różne rzeczy i tak dalej, to już dawno jesteśmy po największych tych wyzwaniach czy walkach i na spokojnie będziemy mogli ruszać dalej. Figa, okazało się, że zapisało nam idealnie w momencie, gdy zaczynała się ta wielka potyczka z przeciwnikiem, tam przy tych windach, czy jak to tam nazwać, czy krajalnicach, mielonkach, tych wielkich maszynach w pokoju obok. Ale ostatecznie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ do samej walki podchodziłem na chłodno, korzystając głównie z rękawicy i rzucając naczyń przeciwnikami. Okazało się, że to był całkiem niezły kierunek, żeby zaoszczędzić dużo amunicji, trochę zdrowia i tak na spokojnie podejść do całej przygody. Jednocześnie też zacząłem dużo bardziej doceniać działanie rękawicy, więc może wprowadzimy ulepszony system chłodzenia. I to jeszcze wykorzystamy niebawem, bo widzieliśmy, że ktoś tam na nas czeka na dole, więc zakładam, że właśnie w tamtą stronę się wybieramy, a resztę kasy zachowamy na później. Więc na początku byłem zły, że tak to wyszło, ale ostatecznie no, może i nawet lepiej, bo mamy trochę więcej funduszy, mamy amunicję, czuję się nieco bezpieczniej, no i nauczyłem się czegoś nowego, to najważniejsze. Przetestujmy to tylko w boju. O, dzień dobry kolego. Ajajajaj, myślałem, że z ukrycia go weźmiemy, a to takie numery. Jakby tam do ognia wrzucić. Do ryżu go! I teraz nie wiem, czy strzelać główki. Może tak. Może nie będziemy... O! To chyba tak dobrze nie działa. No i teraz... Jeszcze raz! O kurcze! Tam coś jeszcze wyszło na nas. To jest gorsza wiadomość. Unik! Unik! I pała! Tu dużo zdziała! I znowu unik! I... Ej, nie chciał więcej uników. I proszę bardzo. Znów unik! I unik dwa! I pał! No i właśnie to jest ten problem, że... Wyczuć, ile tych uników trzeba robić. Ej, ale nie wracaj! Kurczę! Jak on miał tam jakieś... O, coś jeszcze tu idzie. A tam wychodzi. A jak miał jakieś kredyty dla nas, to ty miałeś tam do ognia lecieć nawet. Czekaj, żeby nam za daleko nie wypadł. No, nie wiem, czy do nich strzelać. No, trochę mi szkoda tej amunicji. Ole! Nie wiem, komu bardziej to wjechało. Czy nam, czy jemu. Uwolni więźnia. Spoko, orkę uwolni. Tej akumulator to akurat nam najmniej potrzebne. Ale co z tym, co spadł na dół? On mógł mieć fajne rzeczy dla nas. Kurczę, zastrzyk zdrowia, trochę szkoda. Znaczy, jesteśmy tak na zastrzyk. To możemy przetestować, jak dostaliśmy ten zastrzyk zdrowia, jak działa ten zastrzyk klikany w dół, tak? Bo nie musimy wchodzić do menu, można sobie w ten sposób to jeszcze rozwiązać. No i cyk, stówka na głupoty poszła, ale przynajmniej umiemy coś nowego. Found it. It works. Good. I'll be right there. Elias, are you sure this is the right one? Hey, hey. Get me out of here! What are you doing here? What the hell is going on? Did you know it was her? Is this who we're looking for? Yeah, well, look, I just knew it was someone who could help us, and what? Why would I help you? Well, look, I've been here forever. Right, I've got all the information on this place, and I can get us to the hangar. All right, now you can call down a shuttle, and he can fly it out. Look, we can do this, we just gotta stick together, all right? Thanks. I'll take my chances. A word of advice, though? Don't trust him. He's not what he seems. Alert. Emergency lockdown in progress. Elias! I swear, Jacob, I had no idea who she was! I thought you knew everything about this place. Yeah, I thought I did too. So what now? Now you're trapped in there until the cell docks, which means I can get
on the tram, but you can't. The figures. So it's okay. I need you to go to waste processing, all right? Contact me once you're there. Data transfer complete. Wait, the hell is that? It's just a little something to help you out. Just trust in the plan, yeah? I'll see you soon. To ktoś nam otworzy te drzwi, bo ja nie wiem czy... A dobra, sami sobie możemy otworzyć. Ja bym chętnie zobaczył tylko informacje na temat koleżanki, ważne osoby. Czy to jest ważna? Jestem wszystkim ważna, to dobrze. Dani, członek grupy terrorystycznej o Outerway wykazał biegłość w hakowaniu bezpiecznych sieci i systemów, poszukiwany wieloma listami gończymi, podejrzany m.in. o udział w niedawnym incydencie na Europie. Bardzo niebezpieczne, nie zbliżać się. Okej. Czyli wygląda jak coś, z kim powinniśmy współpracować. Oj. Myślałem, że słyszę jakieś złe dźwięki. W sumie spoko opcja na przechowywanie więźniów. Pomieści się więcej. Nie ucieknie, znaczy teoretycznie, bo właśnie to robimy. Nie będzie gadał z innymi, kombinował i tak dalej. W Prison Break czegoś takiego zabrakło. No dobra, stop. Aha. Już! Dobra, ale... A może czasem można sobie strzelić raz, nie? Oddaj amunicję, no właśnie, szczególnie, że tak chętnie zwracają. Więc jak widać, ten system walki... O nie, 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 widziałem cię, robaczku. Najgorzej. System walki, idzie się do niego przyzwyczaić. Przynajmniej z tymi podstawowymi, bo z tym robaczkiem to nie wiem, co my mamy zrobić. Jesteś tu? Nie. Chyba, że możemy rękawicą te robale ściągać. I'm calling the tram now. You're gonna have to sneak out the way you came in. Look for a vent in the far corner. Łatwo powiedzieć. To jakaś zaraza panuje. Kojarzy mi się też, był kiedyś taki film Wirus. Też w stacji kosmicznej panowała jakaś dziwna zaraza. Co prawda tam to jakoś przyklejało tych ludzi do ściany. Więc tu są bardziej mobilni, chociaż myślę, że niekoniecznie zadowoleni z życia, jakim się znaleźli. Czy my jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Nie wiem, czy to nie jest strata amunicji, ale jeżeli to była to... ta dziwna... klucha, która miała później się do nas przykleić, to chyba lepiej to zniszczyć zawczasu. O, słyszę! No właśnie, o tego się bałem! Tego się bałem! Kto to wymyślił? Dlaczego to tak długo trwa zabicie tego, no? To musi jakoś inaczej wyglądać. Tylko teoretycznie oddanie jednego strzału jest warte grzechu. W stronę tego łobuza, ale z drugiej strony jak my mamy to wyczuć? Tak na przykład tu. Chyba trochę bardziej się rozglądać, jak zobaczymy pierwsze takie oznaki tych klusek na ziemi. No bo nie ma szans, już jak jest dźwięk, to już jest... chociaż już co? Zobacz jeszcze tam. Nie, tu się nie przyciśniemy. Jak już jest dźwięk tej kruchy, to po ptokach. Przynajmniej no, na padzie. Bo może klawiatura myszka to jest jeszcze moment, w którym można wycelować i strzelić do tego szybko. Ale na padzie sorry. To ty, Layla? No właśnie, znowu widzimy te takie kluskowate, ale... Czy chyba powinniśmy się do tego bawiać? Wychodzą te robale, ale czemu? Nie wiem, czy... Nie, 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 to jest za dużo, za dużo. A może?
Kurczę, ja nie wiem, czy powinniśmy oszczędnie do tego podchodzić, czy wręcz przeciwnie. Jak żyć? Ale nam kolega wymyślił. Za rozdeptywanie są jakieś bonusy. No właśnie, a tak myślałem, że któryś będzie siedzieć. No cóż, na szczęście nie są aż tak dotkliwe w swoich działaniach. To jest gorsze niż taki przeciwnik, który chodzi i normalnie nas próbuje tu zaatakować. Nie, kredyty to ty... tak weź. O, chyba rozwaliliśmy robaczka. Może naszą rękawicę jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Wejdziesz tam? Kurczę, myślałem, że klaustrofobia będzie tu grana. To wcale nie jest gorące, tak by się mogło wydawać. Wod... A no tak, zapomniałem, że to jest przetłumaczone na polski, ale aż tak się zdziwiłem. Nasze teksty, woda? Faktycznie. No, trzeba przyznać, że postarali się twórcy. Z tłumaczeniem. Niestety zrobił pierwszy atak. Może dają nam chwilę jeszcze na takie tam. Mógłbyś żelem rzucić. Nie poratuje. Dają jeszcze nam taką chwilę na sprawdzenie, czy będzie uderzał, czy jednak mamy walić w niego pałą. Ja myślę, że ten tytuł my wyjdziemy. Co, coś tu poszło nie tak. Użyj. Faktycznie. Cały czas zapominam o tej rękawicy. Nawet jak na chwilę sobie przypomnę, że jest, to później jakoś wypada to z głowy. Co dużo możliwości nam daje. Nie, czekaj, Jacob. No nie tak miało być. Ja wiem, że towarzystwo tam nie wygląda najlepiej. Ale chyba musimy zejść, spróbować z nim powalczyć. Ciekawe, czy to jest jedyny problem, jaki tu mamy. Cyk! Później będę żałował, że... O! Czuję, że będę żałował, że tak chętnie... Dobijam ich tym strzałem, ale to jest tak, tak piękne combo. Tak fajnie nam zamyka tutaj temat. Gorzej, że... Nie jesteśmy tutaj sami. Ukończono, a nie wiem, na ile ten robot będzie dla nas przyjazny. Do tej pory to był taki bardziej samouczek, bieganie wśród nich. Ty nie wchodzisz, prawda? No. Do tej pory nie bałem się przemierzać tych korytarzy, bo to tak, no... Po prostu mieliśmy sobie poćwiczyć. Dowiedzieć się, że coś takiego tu istnieje, ale teraz... Teraz wszystko się zmienia. Przypuszczam, że dużo łatwiej będzie popełnić błąd. Czy to coś można zauważyć? Próbować wyeliminować. O, żel nawet spoko. Nie wiem tylko, czy to musi nas widzieć na takim otwartym polu, żeby pojawiły się problemy, czy wystarczy nawet, jakby nas za tą ścianą zobaczył. I już by zaczął strzelać albo ganiać. Czy my mamy za nim przejść? Strzelić w głowę robota? O! To są możliwe takie rzeczy. Kuszą. Tylko ile strzałów trzeba, żeby głowę robota odstrzelić, tak? Czy na pewno musimy? Chociaż widzę, po drodze są jakieś kredyty. No dobra.
Jakby się na myszkę przestawić? Ta myszka strasznie dziwnie chodzi, tak? Z włosynkiem ma takie opóźnienie. Nie wiem, jak się na niego nastawić, bo czy jeden strzał wystarczy? Jeżeli tak, to możemy robić to na padzie. Gorzej, jak nam trzeba kilka celnych oddać. Dobra, przygotujmy się tu gdzieś, bo będzie chodził. Nalon? Kurczę. Jak mu strzelić w głowę, jak on się tak tu garbi? No musimy mu walnąć w głowę, ale spróbujmy tu na ryzyko. Dobra, nie jest tak źle, jak myślałem. Kurczę, więcej żelu? Ty nic nie wyrzucisz nam? Jest, wyrzuca! Dekoder, Dobra, weź na żel, chociaż wydaje mi się, że zaraz coś nas zdziabnie, tylko będę żałował, że nie mamy nic na później. Jak my z naszym ekwipunkiem tu stoimy? Arsenał, arsenał. O kurczę, z tej amunicji wcale nie mamy tak dużo. Dekoder. Średnia ilość kredytów. Czyli rozumiem, że to też jest taki śmieć na sprzedaż. Dobra, a ciekawe, czy mogliśmy go rękawicą przeciągnąć. Chodził, chodził, straszył. No wiemy, czego się spodziewać. Czyli nie jest tak szybki, jeżeli chodzi o reakcję. A z drugiej strony, no... Być może jakby nas dziabnął. No właśnie, to nie byłoby tak miło. Tak się... Spodziewałem, kolego, że... A w sumie, wiesz co? Obiecałem stosować rękę. Znaczy to też ich tam gdzieś rani, tak? Jak rzucamy. O! A to nas rani. Przeżył? Przeżył? Oj! Tego już nie przeżył. Ja mówiłem, że trzeba było zachować na później. Już. Trochę nauczony doświadczeniem, jak ta gra nas potrafi tutaj potraktować. Nic, znajdziemy więcej za chwilę. Mogło być gorzej, mógł robot wejść na nas i zaatakować. Nie byłoby tak miło. Czego oni tutaj pilnują? Konwerter. Stówka. To jest piękne, jak przyszliśmy tu bardziej robić biznes, niż walczyć o życie, ale tak to trochę działa. Inna sprawa, że przydałaby się nam kuźnia. Kurczę, kolega. Już na miejscu. Jak oni z tymi swoimi przegniłymi mięśniami są w stanie tak sprawnie się tu przemieszczać? A my sorry. Say what now? Jaki rodzaj pułapki muszę? Ustalmy to. Mogę, że założyli taką opcję, że ktoś się tu może przedostać. Ambitnie. Tu nie wiadomo, jak podchodzić do całości, czy... Aha. Chyba, że... A dobra, już wiem, jaki... Już wiem, jaki rodzaj pułapki... No, wstawaj! Wstaw... No, fajnie, żeś uciekł, ale dobra. To wszystko, czy jeszcze tu przejedzie? Bo zakłada, że mamy przedostać się tędy. Albo i nie. Chodźcie do nas, skrzyneczki, nie będziemy tam ryzykować waszego otwierania. Kurczę, akumulator na grabę. Chodź. Zastrzyk. Świetnie. Co my mamy zużyć? Wyrzucić 3 sztuki amunicji? Szkoda. Dobra, użyj to coś na łapę. O, to jest zadyszkę. Teraz tylko nie wiem, czy mamy wejść w ten szyb. Aż tak dobrze to tu nie ma. Czy ta pułapka będzie jeszcze się nam aktywować co jakiś czas? To trochę tak wygląda, tak.
Odejdź, odejdź, odejdź! Chcesz ginąć, to gin tam, ale nie bierz nas ze sobą. No, najgorzej. Para. Stój tam, stój, stój! No, a my tu, góra, góra, góra! No, już myślałem, że po nóżkach nas tam pokroi. No, nie podnieśliśmy. Ach, śmieci z tych tam. Ta gra potrafi podnieść ciśnienie. Nie podnieśliśmy śmieci z zabitych wrogów. Ale cóż. Elias, żyjemy. I made it, I'm at the checkpoint. Good. Now get to the window. Tell us what you see. Widzę naszą śmierć. Czekaj, bo ja bym chętnie sobie życie uzupełnić i pójdziemy gdzieś dalej. One hell of a view. Yeah, I see it. I got eyes on the hangar too. Yeah, that's our ticket out of here. Yeah, I ran plenty of jobs out of that place. Feels like a lifetime ago. We will get you back to that life. You just gotta stick to the plan. Which means you need to get your ass to the habitat, Dom. Well, how the hell am I supposed to get there? I know I said this would be easy, but trust, I got your back. What is that supposed to mean? Like you should work down there, collecting research, you might say. I made some recordings. The software I uploaded to your core will trigger them when you get close. Just follow them and you will get to the dome. Then what? I'll pick you up at the tram station. Easy peasy. All right. I'll be in touch. No. No, you won't. You're going underground, man. No signal till you reach the dome. Well, that figures. Is there anything else you haven't told me? Just get a move on, yeah? There should be a hatch nearby. And, good luck, Jacob. Yeah, you too. To nas pocieszy. To nas pocieszy. No dobra, bramka numer jeden, okej. Okay. Życie to nawet całkiem spoko wiadomość. Bramka numer dwa. Wcale się nie denerwuję, że tak to wygląda, tylko... Po prostu wiem, co potrafi wyskoczyć na nas. No pięknie, a jak my z ekwipunkiem w takim razie wyglądamy? No zawalone, zawalone. Kuźnia by się przydała. No dawno nie mieliśmy dostępu do niej. To martwi. Na pewno nic w tej okolicy nie znajdziemy? Może na dole. To co? Cała naprzód, a przynajmniej cała na dół. Trochę martwi mnie też ilość amunicji, jaką mamy przy sobie, ale... O cóż, nadrobimy to. Wydaje się, jakby zaraza tu nie dotarła. Na tyle pocieszający widok. Niestety nie wiem, na ile słuszny. Patrzę, że to wszystko wygląda tak, jakby ktoś tu zaprojektował jedną wielką machinę śmierci. Czy to jest gruz? Jest kuźnia, dobra, to zakładam, że to jest trochę jak w Rezydencie, taki save point, gdzie raczej nic nam nie powinno zagrażać. Szczególnie, że tak, tu mamy apteczkę. Nagranie musi poczekać, my mamy sporo rzeczy do sprzedania, a może nawet coś do ulepszenia. Czy tę walizkę gdzieś ściągnąć? Nie, nie ma tak dobrze. Dobra, spójrzmy tutaj. UJC Printing for all your needs. 500 za dekoder. No to pięknie, to pięknie. No to sprzedaj. To teraz już wiem, na czym mamy się dorobić zapewne. Możemy też co najmniej dwie... Myślę, że dwie strzykawki spokojnie. Zakładając, że tam jedna jest na ścianie. Kto by pomyślał, że w jakiejś grze kiedykolwiek będę życie sprzedawał? Dodaję moduł aktywnego ognia, który wystrzeliwuje wybuchowe pociski. Tam nie zastanawia, jak to może działać, ale z drugiej strony... Nie wiem, czy to jest takie dobre, jakby się mogło wydawać. Maksymalna pojemność... O! Maksymalna pojemność rękawicy brzmi nieźle. No ten szogun można by było kiedyś stworzyć. Albo... Coś przy pałce, przemyślę to szybko. Kurczę, no wydaje mi się, że mimo wszystko powinniśmy w pierwszej kolejności inwestować w pałkę, bo jakby nie patrzeć, to ona gdzieś nam tam zapewni później opcję przetrwania, jeżeli skończy się amunicja. Cycle complete.
rękawic. Im szybciej będzie kładła wroga, tym lepiej dla nas. Z drugiej strony rękawice działają w podobny sposób. Też teoretycznie mogą nas wspierać w trudnych chwilach. Mam nadzieję, że to było to życie, bo tak zaufałem. No i cyk. Teraz jakby z tych robotów miały takie za 500 kredytów rzeczy wypadać, no to możemy się dorobić czegoś lepszego. Z drugiej strony to sugerujesz. Oj, coś musiał się doczytać. Tak wcześniej gra cała wyglądała, a nie tylko fragmenty, które się doczytywały. Z drugiej strony to sugeruje, że takich poważnych przeciwników będziemy mieli pewnie tutaj zdecydowanie więcej niebawem. A to był dopiero wstęp do tego, żeby zobaczyć, że idzie z takowymi walczyć. Co to za walka? Piękna ścieżka dźwiękowa. Jeszcze lepiej. I tak zawsze w takich momentach doceniam, że ktoś zostawił tu światło. Że jednak nie szczędzą na nas. O! Kuszące. No to wygląda jak jedna wielka arena. Gdzie się na to wdrapać? Dobra. Och, tu. Finally got transferred to waste processing. But this place is a shithole. Rumor has it though, there's a way out from here. Main line that comes off of tank 6 goes all the way to the dome. That red pipe. It drains right down to it. I just need to follow it back. To rozumiem, że to są te wspomniane przez kolegę nagrania. Tam się drapać nie możemy. Na pewno nie odpuścimy tego tak. Chyba, że mamy po prostu użyć naszej rękawicy. Wow! Czy boję się, że jak dziabniemy tamte drzwi, to już będzie po ptokach? Nie możesz wejść do góry? A to co to jest? Można się schować? A, okej, rozumiem, co to jest. Póki nam nikt nie przeszkadza. Nie mam z tym problemu. Nice, tylko... Dobra. Weźmy to jeszcze sobie, pożyczmy tutaj. Zakładam, że to nam się przyda gdzieś tam dalej. Dziękuję. O, i to w idealnym stanie. To nam się pewnie przyda gdzieś w tej bramie? Dziwna sprawa. Nie widzę zastosowania, ale to żeby nie przeciągać, skoczyłbym na chwilę do kuźni, tylko zrzucić te rzeczy, żeby nie biegać z pełnym ekwipunkiem, bo nie wiadomo kiedy kolejna się pojawi, a to jest jednak sporo warte, więc za moment się widzimy tu dalej. No dobra, możemy więc ruszać dalej. Lej. Ej. Tak by nie do końca działało. Jak my mamy wykorzystać tę skrzynkę? Żeby się stąd wydostać. Chyba, że ona zasłaniała nam przejście da... Moment, to może to tak miało wyglądać. To ładnie nas załatwili. Nie wiem czemu z jednej strony zawsze mam obawę, jak chodzimy po takich szybach wentylacyjnych. A z drugiej strony... Czuję się trochę bezpiecznie, bo wiem, że nie możemy używać tu broni. O tak, koszmar... Koszmar Silent Hilla wraca. Chodzenie po takim bagnie, coś tam bulgocze. Nie wiem, czy powinniśmy coś tu znaleźć, czy jak? Kurczę, ale kurde, dałem się zaskoczyć. Ale on też. To jest ta mocna pałka? Ktoś jeszcze na coś podobnego się tu pisze?
nic specjalnego nie znajdziemy. Gorzej jak to miał wyłowić nam jeszcze jakiegoś przeciwnika. Te dźwięki w tej grze są tak przerażające. Miło, że mają jakiś system oczyszczania ścieków, uzdatniania wody to wśród więźniów. Albo mieli, bo chyba... Aha. Tyle co z tego więzienia. Brzmi nawet całkiem ludzko w tym świecie. Okej. Pojęcia nie mam, ale mam nadzieję, że się już najadło. To na dobry tydzień. Okej. Nie może być tak źle. Entry 21C. Guards on rotation. I've got to make this quick. There's a pipe leads to tank 6. Yeah. I don't see any access. I've got to find a way inside. No dobra, to wiemy chyba, gdzie droga dalej będzie prowadzić, ale nie wiem czemu, jak to w tych horrorach. Jestem standardowym przypadkiem. Będę się rozglądał, no właśnie. O, ale ty kusisz. Nie, no to musimy to przetestować. Czemu? No właśnie. Myślę, że... Nic z tych kolców, ale czy my możemy w takim razie nadepnąć postać, która... Możemy. Wisi. Tylko teraz zwątpiłem, czy powinniśmy iść na górę, czy jednak tam, gdzie kolega prowadził. Ale zakładam, że tam, gdzie kolega prowadził, jest główna ścieżka naszej podróży. A tu możemy... Oj, to wygląda, jakby jeszcze ktoś chciał nam krzywdę zrobić. Tu możemy coś jeszcze znaleźć. Oby. No szafka, łakocie i witaminy z tego co widzę. Bierzemy wszystko. Ale i tak nie mam pewności, czy ktoś... Podeptać trupy. Czy stąd coś więcej widać? Tam jest wejście do góry. To będąc przy rzeczach, które więcej widać. Z góry. Tu nic nie wyciągniemy. No mam nadzieję, że wszystko co stąd można było, to mamy. Podoba mi się stwierdzenie, dokąd ja idę? Co ja robię? Po co my tu żyjemy? No, wychodzisz? Pokażę to właśnie ewentualny problem z szybkim odwrotem. Ach, te systemy. Ta latarka tylko jak mamy gnata w ręce działa. Ale dobra. Jak widać z rozpędu można tu naprawdę wiele rzeczy pominąć. O! Aha. Żeby nam za karę nie przyszło z czymś większym tu zaraz walczyć. Powiedz, że wziąłeś wszystko co tu było. Wziął wszystko co tu było. To znowu wygląda jakbyśmy byli zawaleni, jeżeli chodzi o nasz ekwipunek. No to jest standardowy problem w tej grze. O! Co to jest? Nowe automatyczne nagranie i na coś takiego liczyłem. Tym bardziej, że to od naszej pani doktor. Adapting the environment.
Okej, okay, czyli prowadzili badania, to tylko potwierdza nasze przypuszczenia. No i chyba tyle, co nas tu widzieli. Spadamy stąd. Miało być tu coraz przyjemniej. Mam wrażenie, że robi się coraz gorzej. Więc w tym miejscu widzicie symbol autozapisu. Myślę, że sobie zrobimy, albo jeszcze kawałek się przejdziemy, żeby nie startować od jakichś takich brutalnych widoków. My tego nie widzimy, to nas też pewnie nie widzi, tak? Tak to działa w życiu. Tam mamy coś do wzięcia. Gorzej jak będzie trzeba z tym biegać. Więc... a. Dobra, chodzi. Znaczy... połowicznie chodzi, bo już gdzieś tam sobie wbiegło na dół. Ale tych jaj jest tam dużo na ścianie. Pytanie, ile jest takich, co będzie chciało nas tutaj gdzieś przygryźć jeszcze. Bierzmy bezpieczniki, to nic złego się nie może wydarzyć, nie? Jak coś mamy mocną pałkę. To za karę. Za ten cały stres, co na nas tu zesłali. A, Y? Dobra. W sumie i jedno i drugie można wziąć, chociaż żel może nam się przydać za moment, patrząc na to, co tutaj się dzieje. Zakładam, że... wchodzimy bezpiecznik! Mhm. Ty chcesz się bić, czy co z tobą jest nie tak? No nie wiem, czy powinniśmy z tym w ogóle się... To nie żyje? Już? Za 30 kredytów? Kurczę, ja zakładałem, że to jest jakiś mini boss do rozwalenia. Oni nam 30 dają za niego. No dobra, to że niech jeszcze chwilę poczeka, bo może się okazać, że tu drugi taki wyjdzie, jak tylko włączymy bezpiecznik. Albo może wyjść tak, że będziemy musieli ganiać tu z czasem. No dobra, weź. Nie, nie bierzmy jeszcze. Kurczę, myślałem, że ten rzyk przyciągniemy. I co z tobą zrobić? Bo z jednej strony moglibyśmy go pewnie wywalić stąd, ale mamy nadwyżkę amunicji. Dobra. O, kolega też coś ma dla nas, ale... czekaj, czekaj, czekaj. No nie, serio? Nie przesadzajcie, pokażcie na ekwipunek. Co my tu mamy? No nic, zużyjmy to do ładowania graby. To nam się najmniej przyda, ale to jest zadychę. To nawet szkoda to nosić. Ech, kurczę, kurczę, no. Zarządzanie ekwipunkiem, a jednocześnie, no jeżeli nie będziemy tego tak z głową robili, no to możemy się pożegnać ze sprawnymi ulepszeniami w dalszej perspektywie. Wyjdzie coś z ciebie, czy tylko nagranie? Oficer Bruno. No dobrze, Bruno. Pokaż, co tu masz dla nas. O! A, no tak, kopuła mieszkalna. Najlepsze, że te nagrania są całkiem świeże. To tak jakby... czasu gdzieś w okolicach tych wszystkich wydarzeń. Znaczy my powinniśmy szybko lecieć, czy wręcz przeciwnie. Wygląda jak krata, z której coś by mogło na nas wyskoczyć. Nie radzę, paskudy, nas atakować. Jedyne, co by można było zarzucić tej grze, że standardowo w horrorach jest przyjęta taka zasada. Trochę stresu, trochę luzu.
czerwoną rurą, tak się pocieszasz, tak? Nie śladem krwi. Trochę stresu, trochę luzu, trochę stresu, trochę luzu i tak mieszamy tu. Natomiast w tym przypadku mamy stres, stres, stres. I co dalej mamy podążać? Z czerwoną rurą, czy jak? Nie chciałbym wyjść za daleko. Czasem może być tak, że gdzieś zeskoczymy i no niestety. To wygląda jak coś, co teoretycznie mieliśmy pominąć przypadkiem. Nie bez powodu kolega mówi o czerwonej rurze. Chyba, że wrócimy. Gdzie my jesteśmy? Ja nie mam pojęcia. Oje, musisz być taki głośny, a można cię uszkodzić? Nie. Nic jest darmowych kredytów. Ale najpierw zobaczmy, czy tu nie ma tego robala. Brzmi jakby chciał nam coś tu krzywdę zrobić. Zresztą cały ten świat, który nas otacza. No dobra. Bieda w skrzyni, bo mamy właśnie masę rzeczy. Liczę, że to jest kuźnia. Nie wierzę, żeby zrobili nam tak kamski układ, że słuchaj, masz tyle suwenirów do podniesienia, tyle rzeczy do wzięcia. Decyduj. No. Nie. No ja się pospieszyłem. Także jak mamy max zdrowie, to nie powinno być opcji, żeby to podnieść. No ale cóż, to oni wymyślają zasady. Wróciliśmy chyba w okolice czerwonej rury. Tylko teraz tak, co my tu mamy w kieszeni? Arsenał, 8 amunicji. To jakiś lepszy konwerter leży? To są śmieci, śmieci. Konwerter w idealnym stanie. No to byśmy mogli zamienić, co my mamy. Życia nie zamienimy. To jest 80, setka. No chyba najbardziej nam się opłaca to opuścić, bo z tego użytku nie zrobimy. Jak coś, to wrócimy, jeżeli by się okazało, że kuźń jest niedaleko. Piękna muzyczka. Serio nie możemy z tego skorzystać, mamy kredyty. Chcieliśmy dobrze, tylko teraz mam problem. Czy dalej jest tam? A, my to sobie chyba otworzyliśmy przed momentem. No męczy ten brak kuźni. Bo jak widać, mamy kieszenie wyładowane już po brzegi. Znów przydałoby się zrobić jakiś zrzut. A z drugiej strony... No nie sposób się wracać tak daleko za tymi rzeczami. I znowu w bagno. Mieliśmy robić już sobie małe zakończenie, ale to na każdym kroku kusi, żeby przejść jeszcze kawałek dalej. Jeszcze trochę tylko. O! Wierzę, że my możemy strzelać tutaj już. Ale zakładam, że nawet jak coś nas w wodzie dorwie, będziemy mogli z tym walczyć jeszcze przy użyciu pałki. Jakoś to będzie. O, o, pływa coś. No, idealny motyw to standard taki, powiedzmy, Silent Hill'a. Wyjątkowo cicho. Ale wygląda na to, że my jeszcze będziemy się tutaj z tym chyba ganiać. Myślałem, że tyle, co w tej wodzie nam przyjdzie siedzieć. No i dylematy. Chociaż może to otworzy nam przejście tu naokoło. Zaraz zobaczymy. Bo widzieliśmy tam w tej wodzie, że jest jeszcze jakiś korytarz. Tylko to było trochę takie proszenie się o problemy. Znowu te cyferki na ścianie nie dawały mi spokoju. Powiedz, czy ty będziesz schodził... Nie, no to wygląda na to, że te drzwi chyba mamy... Co widzieliśmy tam, że są zamknięte, będą tutaj po boku. Otóż to. Więc możemy je sobie odblokować. No i mamy chyba kuźnię. Z jednej strony dobra wiadomość. Bo możemy opchnąć te rzeczy, które leżą nam tutaj i trochę wadzą, tak, jak zastrzyk.
jak w idealnym stanie konwerter, jak, no właśnie, czy tę amunicję już teraz opchnąć, bo byłbym za tym, żeby pójść, z racji, że jest niedaleko, czy my tam jesteśmy, a nie, my chyba już nie jesteśmy w stanie tam wrócić, to opchniemy tę amunicję. O. UJC Printing at your service. To sprzedaj to też. Bo bym wrócił chętnie do tamtych drzwi, tam setka leżała. Może coś możemy jeszcze ulepszyć? Może dorzucimy sobie dodatkowe ogniwo w rękawicy. Mam wrażenie, że te dwa sloty mogą być bardzo wygodne w użyciu docelowo. Szczególnie na początku walki. Tym bardziej, że one gdzieś tam powoli, powoli się uzupełniają same. Więc podoba mi się to. Zakładam, że jednak tam wrócić już chyba nie ma jak. Do tej czerwonej rury. Nie, bo my zaskoczyliśmy do wody. Fuck! Robaczki, bo my już amunicję całą wywaliliśmy, no. Nie przesadzajcie. Jeszcze tu, jeszcze nie męcz się. O, one wybuchają same. Kurczę, szkoda, bo życie też wywaliliśmy na głupoty. No dobra. Więc w tym miejscu możemy zaczynać nasz dalszy odcinek, bo jak było widać, gdzieś tu nam się zapis szykował. Więc myślę, że stąd będzie bardzo przyjemnie wyruszyć w dalsze bagienko, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.